Właśnie, żeby człowiek był dobry, to powinien sobie kupić Biblię, żeby czytać, żeby dostosowywać swoje życie do wymagań ze Słowa Bożego. Bo wiecie Państwo, Słowo Boże jest prawdą. Słowo Boże jest opoką. Słowo Boże jest skałą. To tak samo jak ziemia, Biblia mówi, która nie zachwieje się w wieki wieków, tak samo i Słowo Boże będzie powsze czas. Zapraszamy tutaj Warszawę ateistyczną, bo Warszawa w nic nie wierzy. Zapraszamy do lektury Słowa Bożego jak nikt inny, bo wiecie Państwo, że na Czerskie 8 na 10 tutaj te Żydki nasze kochane, to one reklamują no, tysiące książek, ale nigdy Biblii. Taka jest Warszawa. Warszawa jest ateistyczna. I tutaj dzisiaj właśnie w nocy w Radiu Maryja powiedzieli, że masoni chcieli zniszczyć Kościół katolicki. To więc nie wiem, nie dajcie się, nie dajcie się. Walczcie o wiarę. Może teraz, jak już całkiem dna sięgnęła Biblia, no i wy, bo Biblia na krzaku, w śmietniku, Nowy Testament pod cokołem, na krzaku, w śmietniku na bruku, to może i wy walczcie, nie poddawajcie się, nie dajcie się, nie dajcie się. Wyjdź z niego, ludu mój, to znaczy ze starożytnego Babilonu, abyście nie byli uczestnikami grzechów, gdyż aż do nieba sięgnęły grzechy. Sięgły aż do nieba. Babilon Wielki, imperium religii fałszywej. Wkrótce Babilon Wielki zostanie zniszczony przez elementy polityczne tego świata, które potem też to samo czeka z rąk Boga Jahwe.